Jeżeli chcesz poruszyć po raz kolejny temat włosów i twojej fryzury i tej fryzjerki. Gdzie tu się włączę? Już człowiek zapomniał. Siedzi? Tak będę trzymał, słuchajcie. Witajcie, z tej strony Tomasz Kanopu 30. Przepraszam, że mnie nie było. Już nie nagrywam, czy coś? Jestem, słuchajcie. Pracowałem nad takim projektem bardzo ważnym dla mnie i po prostu no skupiłem się całkowicie na tym. Nie no dobra, zainstalowałem Gotika. Kojarzycie to? Także nic ze mną się nie stało, jestem cały czas aktywny. Przynajmniej w pracy, dzisiaj sobota, byłem trochę zarobić jeszcze, wiecie, bo to mało. I teraz tak, netto tu trzymam, bo no po prostu logo firmy, tak, dopiero wszedłem. Chciałem wam pokazać, nie wiem, takie o. Widzicie, to jest netto. I można naklejać na produkty poszczególne i wtedy przy kasie pani nam odlicza. Hej. No ja wiem, że dzwoniłaś, a ja, czy to jest koniec świata, że dzwoniłaś? Ja nie mogę przyjść do domu się wykąpać? 17 jest. Od 6, 17 sobie policz, ile to jest czasu. Dużo. Ja mam od razu łapać telefon, wchodzić do pokoju, ani się nie wykąpać, ja od razu za telefon i dzwonić, dzwaniać. Pomyśl o mnie, co ja tutaj czuję, co przechodzę. Krzyczysz? To jest krzyk? Czekałem z kawką na ciebie. Nie no, nie odzwaniałem, bo czekałem, jak ty się ten odezwiesz, mówię, jak się ogarniesz, to oddzwonisz. Dobra. My tu gadu, a tu trzeba gierkę odpalić. Co? Pokatek ze mną. Co tam w ogóle u was słychać? Przepraszam, no ale... Kurczę, mówię, nie mam o czym nagrywać. Kupiłem coś, ale to nie dla mnie. Na prezent. Mówię, nie mam o czym nagrywać, ale tutaj widzę, że muzyki szept mi napisała, co ze mną. Słuchaj, ale... Wiesz, że jeszcze 500 punktów będę miał kolejny poziom? Myślisz, że to jest tylko gra? To jest Gothic 2, rozumiesz to? To jest całe moje dzieciństwo, wszystko co miałem. Tylko ja, komputer i wiele godzin spędzonych i walka z bratem o myszkę. Czy wy nie potraficie, kobiety, tego zrozumieć, że to nie jest tylko gra? My się tu spełniamy, to są nasze ambicje, nasze wymagania do spełnienia. Osiągamy kolejne levele życiowe. My nie dogadamy się w tej kwestii, no. Ja chcę grać, ty chcesz gadać. Co to, jak sobie dziennie 4 godzinki pogram? Czy to jest dużo? Słuchajcie, jest afera, musiałem nagrać. Normalnie bym nie nagrywał. Nagrywa się? Normalnie bym nie nagrywał, ale słuchajcie. Łączę się w bólu z wszystkimi kobietami, które poszły do fryzjera po tej całej pandemii, po tym całym siedzeniu w domu, tak? Chciały się zrobić nabóstwo, być może dla swojego faceta, który jest za granicą, jest wysoki, przystojny, inteligentny. Przyjeżdża niedługo do Polski na urlop i może chciała jakaś kobieta po prostu być dla niego piękna, tak? I poszła do tej fryzjerki, nie wiedziała do której, wpisała sobie w internet, znalazła dobrą opinię, poszła i co? Słuchajcie. Jeżeli chcesz poruszyć po raz kolejny temat włosów i twojej fryzury i tej fryzjerki. Panowie, to jest ten moment, kiedy musicie dobrze dopasować odpowiedź, bo kobieta później może być dla was bardzo miła. Bardzo. To chętnie posłucham. Idziemy na kompromis. Ty mi pozwalasz grać, a ja słucham o fryzjerce. Dobra, to ci opowiem. Słuchaj, wysłałam ja je z tyłu, jak zrobiłam, nagrałam sobie, jak wyglądają te włosy z tyłu. Wiesz co, każdy w inną stronę, każdy kosmyk, jeden krótszy, drugi dłuższy, jeden krótszy, potem kolejny jest jeszcze krótszy.
pewnie tam na Facebooku zobaczyć. Dobra. Ja w ogóle jestem, nic nie dałem, to po kawce. Czy są z nami kobiety, w ogóle panowie, sorry, że tu będzie taki vlog dla kobiet, proszę. Czy są kobiety, które kiedyś wyszły niezadowolone od fryzjera? Ręka do góry. Znaczy w sensie, no ja dopiero idę. Dobra, jadą po mnie, już się straszę. Słuchajcie, ja tego nie rozumiem, jak można być, no przecież fryzjer to jest prawie jak lekarz. Ja tego nie kumam. Jak można zrobić tak, że przychodzi kobieta do fryzjera, chce zadbać o siebie, tak, zapłacić dobre pieniądze i wychodzi niezadowolona, no. Przychodzi kobieta po prostu, żeby jej podcięli końcówki, tak, no to ja się nie znam, to chyba w tą sieknie. I no jak można to zepsuć? Jak można zrobić tak, że w tą stronę, tak, no. Ja nie wiem, ja później muszę wysłuchiwać, to faceci, to też nas dotyka, bo przychodzi kobieta niezadowolona i kto musi tego wysłać? No my. Pociłem się. No jak można zepsuć fryzurę kobiecie, no? Kobiety, dlaczego tak robicie? Dlaczego fryzjerki tak robią? No ja tego nie rozumiem. Trzeba założyć chyba fanpage Kijowa fryzjerka. I wtedy wszystkie niezadowolone panie wrzucają tam zdjęcia ze swoją fryzurą i po prostu adresem salonu, w którym były. No i innej rady nie widzę. Ach, ja się nasłuchałem. I człowiek później chce zagrać czy coś. Nie może, bo musi wysłuchać, tak? Także drogie panie, no naprawdę róbcie research, sprawdzajcie te fryzjerki, no bo później spłacz. Później spłacz. Wiecie, włosy są ważne, no kobiety, wiecie jakie są włosy. Włosy są ważne. Także mój apel do wszystkich fryzjerek, które się nie starają, które pracują u kogoś. Wiem, że to jest ciężko czasami, no. No ale naprawdę, czy jest sens psuć kobiecie drugiej fryzurę tylko po złości? No nie, no nie. Dlatego szacunek dla wszystkich kobiet, które płakały przez fryzjerki. Włosy to nie zęby, odrosną. Tym optymistycznym akcentem kończę tego vloga. To był kanał Przeżycy, ja mam Tomasz. Pozdrawiam, przepraszam, że nie było. Trzymajcie się. Chciałem tylko jeszcze pokazać, że polski ślad w Lidlu.